Witam serdecznie, tutaj dietetyk dr Bartek Kulczyński. Dzisiaj opowiem, jakie możesz odnieść korzyści zdrowotne, jedząc regularnie imbir. Wbrew oczekiwaniom nie zacznę wcale od właściwości odchudzających oraz od leczenia przeziębienia. Chcę Ci pokazać przede wszystkim działanie imbiru, o którym wie niewiele osób, a które to jest bardzo dobrze udokumentowane w literaturze naukowej. Imbir to tak naprawdę jedna z moich ulubionych przypraw. Najbardziej lubię go stosować w połączeniu z zupą krem z soczewicy. Jednak nie tylko ten nieco ostry, pikantny oraz aromatyczny smak przyciąga mnie do tej przyprawy. Głównym powodem, że regularnie po niego sięgam, są jego właściwości prozdrowotne, o których teraz powiem. Zapraszam do oglądania. Mało kto zdaje sobie sprawę, że imbir to produkt o działaniu przeciwwymiotnym. Spożywając imbir możemy skutecznie zredukować swoje mdłości. To działanie jest szczególnie cenne w przypadku kobiet ciężarnych i ich porannych nudności. Co ciekawe, badania naukowe pokazują, że imbir jest w tym działaniu bardziej efektywny niż witamina B6, która bardzo często jest reklamowana jako właśnie środek łagodzący mdłości. Jednakże właściwości zapobiegające nudnościom dotyczą też innych osób. Spożywanie imbiru może zmniejszać ryzyko nudności i wymiotów i to nawet o około 30-40% u osób po zabiegach operacyjnych i u osób poddanych chemioterapii. Jako ciekawostkę powiem, bo nie każdy o tym wie, że imbir jest głównym składnikiem suplementów diety dedykowanych osobom cierpiącym na chorobę lokomocyjną. Zapewne zastanawiasz się, ile trzeba zjeść takiego imbiru, aby stał się on pomocny w zapobieganiu nudnościom. Zgodnie z danymi literaturowymi, taką skuteczną dawką wydaje się być około 0,5 do 1 g sproszkowanego imbiru, co jest odpowiednikiem około 2,5 do 5 g imbiru świeżego. Imbir jest też odpowiednim produktem dla osób zmagających się z wysokim poziomem trójglicerydów oraz niekorzystnym stosunkiem frakcji LDL cholesterolu do HDL. W 2017 roku na łamach czasopisma naukowego Journal of Functional Foods ukazała się praca, w której naukowcy potwierdzili właściwości tej prozdrowotnej przyprawy. Zauważyli oni, że jedząc imbir można obniżyć poziom trójglicerydów we krwi nawet aż o niemal 9 mg na decylitr. Dodatkowo imbir redukuje też stężenie złego cholesterolu LDL średnio około 5 mg. Co więcej, powoduje też wzrost stężenia dobrego cholesterolu HDL o niecałe 3 mg. Przy czym dodam tutaj, że stosunek frakcji HDL cholesterolu do LDL jest istotny klinicznie, czyli ma przełożenie na zdrowie. Badacze zaobserwowali wspomniane działanie, gdy uczestnicy badań spożywali 3 g sproszkowanego imbiru. Imbir polecam również osobom cierpiącym na nadciśnienie tętnicze, czy też po prostu osobom borykającym się ze zbyt wysokim ciśnieniem krwi. Bo jak pokazuje opracowanie naukowe z 2019 roku, spożywanie imbiru wiąże się z obniżeniem zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia krwi. Dlatego też mówi się, że imbir ma działanie hipotensyjne. Autorzy tej pracy wykazali, że na skutek jedzenia imbiru można obniżyć skurczowe ciśnienie krwi o nieco ponad 6 jednostek, zaś rozkurczowe o 2 jednostki. Podobnie jak w przypadku działania obniżającego poziom cholesterolu, skuteczna porcja imbiru to 3 g w sproszkowanej formie. W tym miejscu chciałbym również podkreślić, że jedzenie imbiru może nas w pewnym stopniu uchronić przed samym rozwojem nadciśnienia tętniczego. Zgodnie z tym, co podali autorzy badań, spożywanie od 2 do 6 g sproszkowanego imbiru może obniżyć ryzyko nadciśnienia tętniczego o 8%. Dodatkowo regularne jedzenie imbiru zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej o 13%. Uważam, że warto, aby po imbir sięgały osoby chorujące na cukrzycę typu drugiego, a także osoby ze stwierdzoną hiperglikemią, czyli z podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. W jednej z prac z 2018 roku naukowcy jednoznacznie udowodnili, że imbir poprawia parametry gospodarki węglowodanowej. Uczestnicy badań, którzy stosowali imbir, cechowali się istotnie niższym poziomem hemoglobiny glikowanej, która jest ważnym wskaźnikiem wyrównania cukrzycy. Dodatkowo u osób badanych nastąpiło znaczące obniżenie poziomu cukru we krwi. Znaczące, bo wyniosło ono średnio aż 21 mg na decylitr. Dlatego też, jeżeli masz cukrzycę, to jestem przekonany, że włączenie imbiru do swojej diety będzie bardzo dobrym rozwiązaniem.
Choć dla rzetelności tego materiału dodam, że jednak nie wszystkie wyniki badań potwierdziły skuteczność imbiru w zakresie obniżania stężenia glukozy we krwi. Imbir może być również szczególnie korzystny dla kobiet, a to dlatego, że jego stosowanie łagodzi bóle podczas miesiączki. Naukowcy odnotowali, że kobiety, które spożywały sproszkowany imbir w ilości 0,75 do 2 g dziennie podczas pierwszych 3-4 dni cyklu miesiączkowego odczuwały o wiele mniejsze bóle menstruacyjne. Dlatego też, jeżeli zmagasz się z bolesnym miesiączkowaniem, to myślę, że warto bliżej zapoznać się z tą przyprawą. Kolejną grupą osób, która może szczególnie skorzystać na stosowaniu imbiru, są osoby cierpiące na choroby zwyrodnieniowe stawów. Dlaczego? Przeprowadzone badania naukowe pokazały, że imbir ma właściwości przeciwzapalne i obniża w naszym organizmie stężenie związków prozapalnych, takich jak białko C-reaktywne, w skrócie CRP. Jak podają autorzy doświadczenia, już nawet 1 gram imbiru łagodzi stany zapalne. Jednak to nie wszystko. Jedno obszerne i kompleksowe opracowanie naukowe dowiodło, że spożywanie imbiru może powodować zmniejszenie bólu stawów u osób z chorobą zwyrodnieniową. Chcę jednak zaznaczyć, że działanie to nie jest bardzo skuteczne i na pewno nie da takiego efektu jak leczenie farmakologiczne. Uważam, że jeśli jednak jest szansa na to, że imbir może nawet w niewielkim stopniu pomóc coś w tej sytuacji, to warto włączyć go do swojej diety. Tym bardziej, że posiada o wiele szersze właściwości prozdrowotne. W literaturze naukowej można znaleźć też informacje, że jedzenie imbiru poprawia funkcje poznawcze, w tym pamięć. Przeszukując z bazy danych, znalazłem jedno badanie, w którym naukowcy zauważyli, że spożywanie sproszkowanego imbiru w ilości 800 mg, czyli 0,8 g dziennie przez kobiety w średnim wieku, spowodowało u nich poprawę uwagi i pamięci. Wynika to prawdopodobnie z tego, że związki obecne w imbirze mogą powodować wzrost poziomu neuroprzekaźników, takich jak noradrenalina, adrenalina, dopamina i serotonina w korze mózgowej i hipokampie. Dodatkowo imbir, a konkretnie związek w nim zawarty o nazwie gingerol, powoduje wzrost poziomu acetylocholiny, czyli neuroprzekaźnika, który odgrywa istotną rolę w uczeniu się i zapamiętywaniu. Trzeba oczywiście zaznaczyć, że na razie niewiele jest dowodów naukowych na to, że imbir jest szczególnie efektywny we wzmacnianiu pamięci. Jednakże dysponujemy już pewnymi przesłankami, które są bardzo obiecujące. Teraz przejdę do właściwości przeciwnowotworowych imbiru. Od razu jednak zaznaczę, że na dzień dzisiejszy brakuje badań naukowych przeprowadzonych z udziałem ludzi, które mogłyby nam odpowiedzieć na pytanie, czy jedząc imbir możemy ustrzec się w pewnym stopniu przed nowotworami. Na tę chwilę dysponujemy niestety tylko wynikami eksperymentów in vitro i doświadczeniami na zwierzętach, które mają o wiele niższą jakość i przydatność dla formułowania jednoznacznych wniosków. Ale sprawdźmy, czego możemy się z nich dowiedzieć. Otóż autorzy dwóch prac naukowych zauważyli, że związki obecne w imbirze, mowa tu o gingerolach i szoagolach, mają zdolność do hamowania rozwoju raka wątroby. Z kolei w innym doświadczeniu naukowcy zaobserwowali, że jeden ze wspomnianych związków, szoagol, powoduje apoptozę, czyli inaczej mówiąc śmierć komórek raka jelita grubego. Dodatkowo japońscy naukowcy zauważyli, że imbir ma też zdolność do zmniejszania żywotności komórek raka żołądka. Na podstawie tych dowodów naukowych możemy powiedzieć, że imbir i związki w nim zawarte rzeczywiście są groźne dla komórek rakowych. Jednak wciąż nie mamy wiedzy, czy to działanie ma realne przełożenie na zdrowie człowieka i efekty kliniczne. Na początku filmu wspomniałem o właściwościach odchudzających imbiru, jednakże zostawiłem je sobie na prawie sam koniec. Dlaczego? Pomimo, że na wielu portalach internetowych zachwala się imbir jako środek odchudzający, to ja mam w tym temacie nieco inne zdanie. Osobiście uważam, że nawet częste jedzenie imbiru niewiele nam pomoże w kontekście pozbycia się zbędnych kilogramów. Powód jest bardzo prosty. Chudniemy głównie od ujemnego bilansu kalorycznego, a nie od spożywania czy też niespożywania konkretnych produktów. Mówiąc wprost, aby obniżyć swoją masę ciała, musimy dostarczać mniej kalorii niż ich wydatkujemy. Jeżeli o to nie zadbamy, to możemy być pewni, że imbir nam tu nic nie pomoże.
Gdyby przyjrzeć się wynikom najnowszej pracy z 2019 roku, to można przeczytać, że rzeczywiście u osób, które stosowały imbir, nastąpiło obniżenie masy ciała w porównaniu do grupy placebo. Jednakże efekt ten był bardzo znikomy. No chyba, że zadowolisz się utratą masy ciała na poziomie około 0,5 kg w ciągu 2-3 miesięcy. Mówi się też, że imbir jest skuteczny w leczeniu przeziębienia. Niestety w literaturze naukowej próżno szukać informacji na ten temat, dlatego też trudno jednoznacznie stwierdzić, czy imbir rzeczywiście zapobiega lub leczy przeziębienie. Znalazłem jedno badanie in vitro, czyli to o dość niskiej jakości, które pokazało, że świeży imbir zapobiegał przyczepianiu się wirusa RSV do nabłonka dróg oddechowych. Tutaj wspomnę, że wirus RSV to wirus powodujący infekcje dróg oddechowych, które objawiają się bólem gardła, kaszlem, katarem, a także umiarkowaną gorączką. I na podstawie tego doświadczenia naukowcy zasugerowali, że imbir przeciwdziała infekcji wirusowej, ale nadal nie wiemy, czy ma to przełożenie na nasze zdrowie. W każdym razie wiadomo, że imbir ma właściwości rozgrzewające, co może być przydatne w przypadku przeziębienia. Bardzo często imbir jest spożywany właśnie na przeziębienie w postaci tzw. złotego mleka. Złote mleko to połączenie składników takich jak mleko i imbir, ale również kurkuma, pieprz, miód i olej roślinny. Teraz krótko o skutkach ubocznych imbiru. Ogólnie jest on uznawany za produkt bezpieczny, gdy jest on spożywany w ilości do 4 g dziennie. Przy wyższych dawkach istnieje ryzyko wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych w postaci refluksu żołądkowo-jelitowego, biegunki i zgagi. Dodatkowo zbyt duże ilości imbiru mogą nasilać właściwości przeciwzakrzepowe niektórych leków, powodując krwawienia. W pojedynczych przypadkach nadmiar imbiru może też powodować arytmie i przyczyniać się do tworzenia kamieni żółciowych. Dlatego też, aby czerpać korzyści zdrowotne z imbiru, jednocześnie nie martwiąc się skutkami ubocznymi, najlepiej nie przekraczać 4 g sproszkowanego imbiru dziennie. Szczególnie dotyczy to kobiet ciężarnych. Biorąc pod uwagę wszystkie omówione w tym filmie właściwości imbiru, można z całą pewnością powiedzieć, że imbir to jedna z najzdrowszych przypraw na świecie. Po imbir może sięgać praktycznie każdy z nas, a jak udowodniłem w tym filmie, jak najbardziej warto to robić. Na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.